Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najważniejszych chrześcijańskich świąt. 50 dni po zmartwychwstaniu, 10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa, w Jerozolimie dzieją się niezwykłe rzeczy. Apostołowie w trakcie modlitwy zostają napełnieni Duchem Świętym. Wychodzą na ulicę, przemawiają każdy w innym języku i to wywołuje niesamowitą reakcję na ulicach miasta. Ludzie słyszą Ewangelię, każdy w swoim własnym języku. Piotr wygłasza pierwsze kazanie, a następnie trzy tysiące ludzi postanawia przyjąć wiarę i daje się ochrzcić. Duch Święty pozwala uczniom ogarnąć to, po co tak naprawdę przyszedł Pan Jezus. Dzięki Duchowi Świętemu apostołowie są w stanie zrozumieć, co ich mistrz do nich mówił i jaki cel tak naprawdę miała jego służba, jego śmierć i jego zmartwychwstanie. Dziś w naszych kościołach z pewnością słyszymy słynny fragment z drugiego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Bliżej będziemy przyglądać się tej historii, analizować postawy bohaterów i opisane tam wydarzenia. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, w dwunastym rozdziale, czytamy takie słowa: W jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy. Czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zasłanie Ducha Świętego, czyli moment, kiedy do życia zostaje powołany Kościół, to dobry czas, aby zadać sobie kilka pytań i zastanowić się nad tym, w jaki sposób w Kościele funkcjonujemy. Być może oczywistym jest dla nas to, że Kościół ma być jednym organizmem jest nazwany ciałem Chrystusa. A to oznacza, że niezależnie od tego, skąd się wywodzimy, jaki jest nasz kontekst, co my o sobie myślimy bądź też co myślą o nas inni. Każdy z nas powołany jest do służby w Bożym Kościele. Każdy z nas został obdarowany różnymi zdolnościami i talentami. I każdy z nas może nimi służyć. Każdy z nas został obdarowany jednym duchem, czy też wręcz, jak stwierdza apostoł Paweł, zostaliśmy napojeni. Jednym duchem. Napojenie duchem oznacza z jednej strony, że ugaszono pragnienie, a zatem zlikwidowano pewien niedobór, brak, pewne wyzwanie zostało przełamane. Z drugiej strony, to nawodnienie staje się swego rodzaju zasileniem, otrzymaniem nowych sił. Staje się źródłem energii do tego, by ruszać i mierzyć się ze wszystkimi wyzwaniami codzienności. Apostol chce pokazać, że chrześcijanie otrzymujący Ducha Świętego mają do wykonania pewne bardzo konkretne zadanie w tym świecie. Zadanie związane z tym, aby przekazywać światu to, w jaki sposób Jezus zmienił naszą rzeczywistość. Zmienił ją swoim nauczaniem, swoją śmiercią, swoim zmartwychwstaniem. I to jest w stanie oddziaływać na to w jaki sposób my żyjemy. W jaki sposób Pokonujemy te przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze. Być może czas pandemii to dla chrześcijaństwa czas wielu wyzwań. W różny sposób podchodzimy do tego, co dzieje się na świecie do obostrzeń, do pewnych zaleceń, do zakazów i nakazów, które pojawiają się na naszej drodze. Jak wówczas funkcjonować w świadomości, że wszyscy jesteśmy napojeni jednym duchem? Jestem przekonany, że mimo iż bardzo mocno często się różnimy i mamy bardzo różne poglądy, w zależności od sytuacji, od kontekstu, z których się wywodzimy, apostoł chce dzisiaj utwierdzić nas w przekonaniu, że głównym zadaniem Kościoła jest wyjście w ten świat i głoszenie Ewangelii. Wszelkimi możliwymi sposobami, ale również y, wszelkimi możliwymi dostępnymi sposobami. Również w kontekście pandemii koronawirusa. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Nie zawsze towarzyszy nam pełna jedność w kontekście podejmowanych przedsięwzięć. Nie zmienia to jednak faktu, że Kościół Jezusa Chrystusa ma pozostawać jednym ciałem. Kościół Jezusa Chrystusa ma być zorientowany na jeden wspólny, podstawowy cel, jakim jest niesienie Ewangelii. Święto Zesłania Ducha Świętego to niezwykły czas, kiedy przypominamy sobie, jakie były nasze początki. Początki Kościoła, początki działalności apostołów. Warto na tym fundamencie, warto w oparciu o ich przykład, starać się realizować nasze powołanie, do którego przeznaczył nas Bóg. Mamy różne talenty, mamy różne zdolności i to jest niesamowite. Możemy wzajemnie się uzupełniać. Jednocześnie pamiętając, że wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, niech ta myśl nam przyświeca, niech towarzyszy nam w tą niedzielę, ale także przez cały najbliższy tydzień. Dobrej niedzieli, zostańcie z Bogiem.